Mam prawo skończyć, tak nowa jest, prawica, proszę prawo. Bardzo. Witam panie marszałku, Łukasz Cholewiński, Kongres Nowej Prawicy. Ja bardzo cieszę się, że do tego tematu właśnie podeszliśmy. Ja mam takie pytanie, ale zanim je zadam, przytoczę może sytuację, która miała miejsce w tym studio dwa tygodnie temu, kiedy gościem programu był polityk podobno prawicowej partii, pan Antoni Macierewicz, nasz kolega partyjny Dawid Lewicki, zacytował fragment programu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na co ku mojemu zdziwieniu pan Macierewicz przyjął go jako swój, zaczął go komentować i wręcz zaciekle bronić. Teraz dowiadujemy się, że w Kołobrzegu SLD idzie w koalicji z PiS-em do wyborów. I tutaj proszę nie mylić oczu, że wybory samorządowe to jest jakaś inna polityka, bo założenia programowe prawicy i lewicy są skrajne, nawet na tym szczeblu samorządowym, więc myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy się wszyscy dowiedzieli tak naprawdę, jak to jest. Kto kogo udaje? Czy SLD udaje, że jest partią lewicową, czy być może PiS udaje, że jest partią prawicową? Wie pan, w programach partyjnych przecież nie można zapisać czegoś takiego, że jest gatunek ludzi, który na przykład je tylko bułki i w związku z tym on czeka na program w tej sprawie od jednej partii, a inna partia, dlatego że ta druga mówi o bułkach, to ta inna partia będzie mówiła tylko o czymś innym. No nie, te programy, one w jakiś sposób są zbieżne. Jedne na jedne sprawy kładą większy akcent, inne na drugi mniejszy. Teraz mówi pan o koalicji w którymś z miast Sojuszu Lewicy Demokratycznej z PiS-em. Przed wyborami nie zawiązuje się koalicji, czyli to nie bardzo chcę wierzyć w to, co pan mówi. Koalicję zawiązuje się dopiero po wyborach, kiedy wiadomo, ile mandatów jaka partia zdobyła. Taka to jest różnica. Ale koalicję, żeby troszeczkę wyjść panu naprzeciw, koalicje w samorządach bywają różne. Ja znam koalicję i Platformy Obywatelskiej z Samoobroną, i PiS-u z Platformą Obywatelską, i SLD z Platformą Obywatelską. Proszę mi uwierzyć, mimo że nie chciał się pan na to zgodzić, że ta polityka samorządowa, ona jest odmienna od tej polityki ogólnopolskiej, parlamentarnej. Ona rzeczywiście jest inna, ona rzeczywiście jest lokalna, ona rzeczywiście uwzględnia potrzeby tych społeczności lokalnych. Naprawdę jest inna. Czy to pytanie o lewicowość sojuszu będzie identyczne? Odpowiedź będzie... Do kolegi, kolega, pewnie pan poseł nie wie, nie przytoczył tutaj faktu, że przytoczone zdanie z programu było to dosłownie jedno zdanie i mówiło o tym, że różnice i rozwarstwienie społeczne jest duże i należy z tym walczyć. I jak najbardziej jest to również w programie PiS-u, więc myślę, że akurat pan poseł Macierewicz nie musi znać każdego zdania w dokładnym jego brzmieniu, natomiast takie zdania są w programie PiS-u. Jeżeli zgadzamy się w tym punkcie z SLD, że rozwarstwienia społeczne są zbyt duże i należy im zapobiegać, to tylko się cieszę, że wspólnie mamy pole do pracy i zmiany. Panie marszałku, nie ma narzekania, jest pełna zgoda. Społeczne, przecież to jest rzeczywistość. I gdyby ktoś chciał powiedzieć, że ma program polityczny czy program swojej partii, który tego nie uwzględnia, to rzeczywiście byłby niezdarny i niemądry. Kiedy mnie pytano na przykład, czego oczekuję od nowego rządu, to w pierwszej kolejności mówiłem o trzech sprawach. Pani premier w ekspoze 1 października z całą pewnością poruszy tych spraw więcej. Pierwsze to uporządkowanie i podniesienie na wyższy poziom tego segmentu socjalnego i społecznego. Dwa to większa dbałość o polskie bezpieczeństwo, czyli o lepszy wkład polskiej myśli w myśl Unii Europejskiej w odniesieniu do Ukrainy i Rosji. I trzy, bo przecież pieniądze na sprawy socjalne, one nie biorą się z nieba, to nie jest manna z nieba, trzeba na nie zapracować. Wreszcie rozruszanie inwestycji. Polscy przedsiębiorcy trzymają, nie spadnijcie państwo z tych swoich miejsc, około 200 miliardów złotych w instrumentach finansowych czy w tak zwanej skarpecie. Więc trzeba stworzyć takie regulacje, które zachęcą inwestorów, przedsiębiorców do inwestowania tych środków. To są trzy rzeczy, które moim zdaniem są bardzo ważne.